Dzień dobry, mamy środę w kalendarzu. Chciałam Państwu życzyć pięknego dnia i przypomnieć, że dziś wieczorem u mnie w domu, u Państwa w domu pojawi się Iza Klementowska razem ze swoją książką zatytułowaną Minuty reportaże o starości, książką wydaną przez wydawnictwo Marginesy. Od razu mówię, że te reportaże będą szukać dobrego domu i że warto ten dom tym książkom dać. Szczegóły oczywiście o godzinie 20:30. Zacznę od takiego pytania do Was. Jaki wiek macie w swojej głowie, kiedy mówię starość? Przyznam z ręką na sercu, że zawsze mi się wydaje, że mam trochę mniej niż naprawdę mam. Szczególnie kiedy pojawiam się u lekarza i tam w tej adnotacji pojawia się wiek pacjenta, to mam wrażenie, że to jest trochę jakiś inny człowiek, a nie ja. I faktycznie to życie płynie bardzo szybko i czasami łapię się na tym, że wydaje mi się, że w zasadzie mam 20 kilka, 30 kilka lat, a nie, mam zdecydowanie więcej. Więc zastanawiam się, jak ten upływ czasu przebiega w Waszej głowie. Książka Izy Klementowskiej przede wszystkim uświadomiła mi, że zdecydowanie za rzadko rozmawiamy na temat starości. Ja po lekturze jej reportaży na przykład zaczęłam się zastanawiać nad swoją starością, starością osoby bezdzietnej, bo to też jest bardzo konkretna sprawa, którą trzeba przemyśleć i którą należy się zająć. Uciekamy od tej starości, no bo ona po prostu przypomina o przemijaniu, ale nie uciekniemy od niej, więc trzeba się tym zająć. Przypomniałam sobie też przy lekturze książki Izy Klementowskiej, że kiedy byłam małą dziewczynką, wiem, że zabrzmi to trochę absurdalnie, ale tak było, byłam przekonana, że ja będę tą jedyną osobą na świecie, o której ktoś tam na górze zapomni i że będę żyła wiecznie. Teraz już nie mam takich mrzonek w głowie, więc o starości jak najbardziej będziemy rozmawiać. Chciałam Państwu powiedzieć o tym, że po lekturze reportaży Izy Klementowskiej utwierdziłam się w przekonaniu, że dla każdego z nas ta starość oznacza coś innego. I zróbmy takie szybkie teraz badania terenowe. Czy kiedy myślicie o starości, to myślicie o czasie, kiedy już pewnych rzeczy nie wypada? Czy właśnie przeciwnie, po kontrze, możecie myśleć o starości jako o takim czasie, kiedy już człowiek jest wyzwolony ze wszelkich powinności, gorsetów i jeżeli tylko ciało na to pozwala, to może się rzucać w nowe przygody? Bardzo jestem ciekawa, jakie jest Wasze podejście do sprawy. Po lekturze książki Minuty upewniłam się co do tego, że oczywiście starość dla każdego z nas będzie oznaczać coś innego. W dużej mierze zależy to od, nazwijmy, łaskawości losu, czyli od tego, w jakiej formie fizycznej będziemy, czy nasze ciało będzie w stanie na przykład nadążyć za umysłem. I w środku, w tej lekturze, znajdziecie zarówno bohaterów umęczonych życiem, takich, których choroba do tego stopnia zniszczyła, że mówią wprost, że oni już chcą odejść. Upokarza ich własna fizjologia, ogromnym ciężarem, takim mentalnym jest dla nich świadomość bycia uzależnionym od innych. I obok tych bohaterów jednocześnie mamy osoby bardzo dojrzałe, 90-kilkuletnie, w świetnej formie, z ogromnym apetytem na życie, na nowe znajomości i miłość. Osoby, które kładąc się spać, modlą się jeszcze o kolejne 24 godziny, bo jak same mówią, nie zdążyły się jeszcze nażyć. Bardzo ważne myślę, że jest zdanie jednej z bohaterek Minut, która mówi: starość to nie jest prosta sprawa, szczególnie gdy oprócz własnej trzeba znosić cudzą. I tak sobie myślę, że nawet dzisiaj mogą mnie słuchać osoby na przykład po 70-tce sporo, które zmagają się już z różnymi chorobami same i na przykład opiekują się dodatkowo rodzicami 90-kilkuletnimi. I to takie podwójne zmierzenie się z tym upływem czasu jest bardzo trudne, bo z jednej strony pojawiają się własne choroby, takie wyzwanie, którym trzeba stawić czoła i jest opieka nad rodzicami, co jest naprawdę sporym wyzwaniem, a rzadko się o tym mówi wprost w przestrzeni publicznej, zdecydowanie za rzadko, więc cieszę się, że dzisiaj te zaległości będziemy nadrabiać. Iza Klementowska, moi drodzy, jest reporterką i dziennikarką. Część z Was pewnie doskonale kojarzy jej teksty, które publikowała na przykład w dużym formacie, w Wysokich Obcasach Ekstra, w Newsweeku, w Kontynentach, w Machinie, w Sukcesie, w Bluszczu czy w Nowym Dzienniku, w Nowym Jorku. Dzisiaj zresztą, żeby spotkać się z Izą, dzięki tym internetowym połączeniom, my się przeniesiemy za ocean do Izy Klementowskiej, z czego się bardzo cieszę, bo niezależnie od dzielącej nas odległości, emocjonalnie podczas tej rozmowy na pewno będziemy blisko. Ja polecam Państwu też poprzednie książki Izy Klementowskiej. Bardzo bliska jest mi Samotność Portugalczyka z wiadomych względów. To jest książka, za którą Iza Klementowska otrzymała nominację do nagrody imienia Teresy Torańskiej. Polecam też Państwu Szkiel
Bielec Białego Słonia, książkę Skóra, witamy uchodźców i książkę Zapach trawy, opowieści o dzieciach hipisów. Ja tradycyjnie przygotowałam sobie notatki na dzisiejszy wieczór i przyznaję, że w reportażach, które znalazły się w tomie Minuty, jest bardzo dużo takich przejmujących momentów, kiedy patrzymy na dojrzałą kobietę, która patrząc na swoje dziecko, które zabiera ją do swojego domu, zastanawia się nad tym, co tym dzieckiem powoduje. Czy to jest troska, czy tylko odpowiedzialność? Mamy też ten moment, kiedy jesteśmy świadkami takiego otępienia starczego, kiedy pewne czynności są wykonywane z dużo większą trudnością i ci starsi rodzice słyszą często od swoich dzieci, nawet nie w złych intencjach, tylko wypowiadane na szybko, w codziennym pośpiechu: mamo, ja to zrobię szybciej. I nagle widzimy to odwrócenie się ról, kiedy rodzic, nieporadny rodzic jest trochę w roli takiego małego dziecka, które czasami też rodzic chce przyspieszyć, na przykład w drodze do przedszkola. Bardzo lubię też jedną z bohaterek, która mówi o tym, że kiedy dotarła do niej ta świadomość, że niewiele już zostało, że jest na finiszu tej ziemskiej drogi, tak to nazwijmy, to postanowiła sobie, że nie chce tej reszty, która jej pozostała, wypełnić żalem. I chce pewne sprawy powyjaśniać, chce się pogodzić, więcej na razie Państwu nie zdradzę. Bardzo ważnym dla mnie wątkiem, o którym dużo myślałam po lekturze książki Minuty, jest też to, żeby starszych osób nie ubezwłasnowolniać. Oczywiście, jeżeli nie ma niebezpieczeństwa, myślę o takim ubezwłasnowolnianiu, kiedy zdarza nam się decydować, bo wydaje nam się, że tak dla konkretnej osoby będzie lepiej. I została we mnie taka historia starszej pani, która odmawia w pewnym momencie bycia w takim, nazwijmy, ciągłym odbiorze, czyli odmawia używania aparatu słuchowego, bo mówi coś takiego: założyłam raz i kiedy nagle usłyszałam te wszystkie dźwięki świata, klaksony, muzykę za ścianą, dzwonki telefonów komórkowych, śmiechy i zlepki ludzkich rozmów z ulicy, to myślałam, że pęknie mi głowa. Za dużo tego. I pomyślałam sobie, że taki wybór też należy uszanować. Kogoś, kto chce się z tego świata wycofać. Zostało też we mnie takie zdanie, kiedy jedna z bohaterek planuje sobie ten moment, kiedy spotka się z drugim człowiekiem, usiądziemy sobie i będziemy się do siebie uśmiechać. Kilka godzin życia. I tak chyba te najbliższe godziny życia należałoby planować, bo my ten czas na uśmiechanie mamy zazwyczaj tylko w jakichś takich wolnych slotach pomiędzy obowiązkami i tym naszym takim chomikowym kołowrotkiem. W książce Izy Klementowskiej znajdą też Państwo konkretne dane statystyczne dotyczące tego, ile osób dzisiaj znajduje się pod opieką domów pomocy społecznej. Mamy też różne historie związane z tym, jak podchodzi się do starości w różnych kulturach i o tym myślę, że też będziemy dzisiaj sporo rozmawiać. Mamy też starszych ludzi, którzy sami proszą swoje dzieci o to, żeby mieszkać w domu spokojnej starości. Jest taki dialog, kiedy jedna z córek starszej pani mówi: mamo, jeżeli będzie taka potrzeba, to weźmiemy z mężem urlop. Ona mówi: urlop od życia, kochanie? Nie, nie, dziękuję bardzo. Wolę nie czekać na was, już nie mam na to cierpliwości. Chcę po prostu mieć opiekę na każde zawołanie bez wyrzutów sumienia, że odrywam was od waszych spraw. Ten wątek też pojawia się w książce Minuty, o której dziś będziemy rozmawiać. Zaznaczyłam sobie też taki wątek, który pokazuje, jak bardzo często przez całe życie rodzice są w takim trybie działania dla innych. I to jest w takim króciutkim zdaniu, kiedy razem z Izą Klementowską zaglądamy do pokoju bohaterów, gdzie mamy bohaterkę, której, jak czytamy, nie przeszkadzają plakaty z motocyklami ani stare mapy pamiętające jeszcze czasy liceum Adama. Ona tu tylko śpi. I dla mnie w tym zdaniu ona tu tylko śpi jest znacznie więcej. Cały czas takie bycie dla kogoś, jakby nie było tego momentu też odzyskiwania przestrzeni dla siebie, kiedy się wychodzi też poza rolę rodzica. Bardzo ważny moment, który pokazuje, że jesteśmy w takim świecie, w którym żyje kult wiecznej młodości, wręcz zaprzeczanie starości i śmierci. Jedna z bohaterek przywozi swojej mamie magazyny już przeczytane, mama je ogląda, śledzi, ale mówi coś takiego: dziecko, ja prawie w ogóle nie rozumiem nic z tego, co tam piszą. To już nie mój świat, nie moje problemy. Nie znam tych ludzi, z którymi są wywiady, tylko przeglądam, bo ładne fotografie. Nie mogła nie przyznać matce racji. Czy umiesz się sprzedać przed przyszłym pracodawcą? To są oczywiście tytuły w gazetach. Jak połączyć macierzyństwo z pracą? Planować czy nie planować? Żyj na własnych zasadach. Dlaczego wciąż popełniamy te same błędy? Kłótnia w związku? Co zrobić, żeby wyszło na twoje? Ani jednego artykułu o starości. Ani jednej wskazówki.
jak poradzić sobie z własnym starzeniem się, ani jednego słowa, co zrobić z czasem, który pozostał. I przyznacie, że trudno odmówić temu fragmentowi prawdziwości. Nie pamiętam, kiedy ostatnio właśnie w kolorowej prasie czytałam coś na temat starości, odchodzenia czy śmierci. Dzięki reportażom Izy Klementowskiej będziemy też odwiedzać konkretne domy pomocy społecznej. Zatrzymamy się m.in. w domu pomocy społecznej Kluzeka w Krakowie. Będziemy też razem z tymi bohaterami, którzy na tym finiszu ludzkiej wędrówki, tak to patetycznie nazwę, budzą się i uświadamiają sobie, że bardzo dużo gdzieś czasu po drodze zmarnowali i nagle zaczyna im się śpieszyć. Chociaż jak sami mówi, większość życia do tej pory robili wszystko powoli. Jest takie zdanie, które pada, nie powiem na razie, kto je wypowiada i w jakich okolicznościach, ale brzmi intrygująco. Zachciało mi się żyć jak jeszcze nigdy. Przez gołębia. Co to za historia z gołębiem? O tym też dzisiaj porozmawiamy o godzinie 20:30. Mamy też wolontariuszy, którzy przychodzą do hospicjum z taką chęcią udzielania darmowych porad prawnych, pisania pism, testamentów. Bardzo ważna rzecz. Myślę, że ja sama wiem, mając 40 lat, że mam problemy z różnymi urzędowymi sprawami, a w momencie, kiedy ma się tych lat znacznie więcej, dwa razy więcej, to pewne sprawy, szczególnie te urzędowe, przerażają i taka pomoc ze strony drugiej osoby jest po prostu bezcenna, więc o wolontariuszach i o tym, co ich przyciąga, na przykład do hospicjów, też będziemy rozmawiać. Zapraszam z całego serca. Dzisiaj Iza Klementowska razem z nami. Powiem jeszcze Państwu, że wśród reportaży znajdziecie też ważną rozmowę z panią Anetą, która jest psycholożką szpitala geriatrycznego EMC Silesia w Katowicach i założycielką terapii Katowice. W tej rozmowie pojawia się bardzo ważny wątek dotyczący depresji u starszych osób. Jak ją rozpoznawać? Co powinno nas zaniepokoić, na przykład jako dzieci, żeby pomóc swoim rodzicom, żeby rozpoznać, zaproponować wspólne pójście do lekarza? O tym też będziemy rozmawiać. Z Izą oczywiście porozmawiam też o tym, co ją samą skłoniło do tego, żeby porozmawiać na temat starości, na temat takiego niepopularnego, powiedzielibyśmy dziś, tematu. I bardzo jestem ciekawa, jak wyglądały jej spotkania z dojrzałymi ludźmi. Wyobrażam sobie, że to byli ludzie, którzy bardzo chcieli swoje historie opowiedzieć, ale jak to wzajemne obwąchiwanie się, otwieranie się na drugiego człowieka wyglądało, bo to jest przecież podstawa reportażu, o tym też będziemy rozmawiać. Zapraszam Was z całego serca, godzina 20:30. Książki będą szukać dobrych domów. Do zobaczenia. Thank you.